każda lokalna grupa działania przygotowywała strategię rozwoju dla swojego obszaru, uwzględniając różne elementy, mocne, słabe strony. Każda lokalna grupa działania ma pewne przygotowane działania, w ramach których już ostateczni beneficjenci będą mogli składać wnioski. Począwszy od rozwoju agroturystyki, przedsiębiorczości, ukierunkowanie na jakby zwiększenie zatrudnienia. Każda grupa ma jakby swoją specyfikę i starała się tak ułożyć te swoje strategie i takie projekty przygotowywać, aby dopasowywać do potrzeb lokalnej społeczności. Będziemy musieli zająć się przede wszystkim tym, żeby te środki dobrze wykorzystać, żeby te środki były wykorzystane przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, no a przede wszystkim, żeby przedsiębiorcy mogli rozwijać tą działalność, tak zwana innowacyjność danego zadania. I województwu zależy na tym, żeby się rozwijały obszary wiejskie i chodzi także o to, żeby był równomierny rozwój. Nie tylko obszary miejskie, ale obszary wiejskie, bo tak naprawdę w województwie śląskim na obszarach wiejskich mieszka ponad 1 000 000 mieszkańców. To jest bardzo pokaźna grupa ludzi, która chce tam mieszkać, pracować, wypoczywać, czy też nie iść w kierunku wyjeżdżania, czyli migracji, tylko pozostawania na tych obszarach.